Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Roxolanami w ROM 2 Total War. Tak więc wreszcie udało nam się rozwalić Arachozję. Mamy co prawda niechcianą wojnę z Rzymem, ale póki co to jest taka wojna, zimna wojna praktycznie. Stoimy naprzeciwko siebie, gapimy się i nic nie robimy. Tak więc specjalnie się nie przejmuję. Co do innych spraw, autorytet, dobra, to niech tu będzie. I tu, tak jest, w ten sposób. Chociaż tu się w ogóle no, zaraz na jakiś kolejny bunt szykuję, niestety, na to nie poradzimy. No i ci mogą zająć Harmozję, jest takie ryzyko realne. No dobra, ale zacznijmy od odzyskania tej wiochy, czy odzyskania zdobycia. Chyba nie będę tego plądrował, po prostu zajmę. I oczywiście wyburzamy. Duża szansa, że tu się nie utrzymamy, ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. I teraz tu bym już się udał tą armią naprzód. A jeszcze tu chyba nie mogę budować, niestety. Ta armia pójdzie tu. I ta armia już idzie tu. Czyli de facto się ogarnia wszystko. Nie są już takie straszliwe te minusy za tą zmianę naszego ustroju, bo ostatnio zmieniliśmy ustrój z królestwa na imperium. Tu czekamy. Tu się pojawiła kolejna niebezpieczna flota, która może nam zaszkodzić, tak więc lecimy w tym kierunku. Rozważam w ogóle powołanie floty, chociaż kurde, czy to ma sens? Tutaj coś z tym będzie trzeba kiedyś zrobić. Co do was? W sumie tu byśmy mogli sabotować. Niskie szanse, ale co tam? Spróbujmy. O, nawet się udało. Czemu nie? Nie będę narzekał. Baktryjczyków też możemy gnębić. Dla zasady to cholery zawsze nam przeszkadzały, więc... Okej. A co do kasy... czy ja chcę... Tu jest trochę niezadowolenia ciągle. Więc... upgrade'owanie tego jest dość dyskusyjne. Upgrade'ujmy sobie budynki na Kaukazie tutaj. Tutaj się na pewno zwróci, że to chyba niedługo będzie nasz najbogatszy region znowu. Jak tylko się odbudują kopalnie. Coś jeszcze? Na razie... A, jeszcze ktoś ma... Dzicy! A, te biedaki awansowali. To jest zawsze dobre, bo to jednak niższe koszty nikomu nie zaszkodziły. Tu nic nie zbuduję. I w sumie skasuję tych buntowników. Będzie ich więcej, tylko będzie więcej problemów, a tak już może zacznie iść ku lepszemu. No, troszkę nas przytrzebili, nie powiem. No nie poszło tak hej do przodu. No jeszcze za 5 tur dopiero możemy atakować Baktryjczyków, żeby ich dobić, chociaż te dwa miasta na wybrzeżu Morza Czarnego, no to raczej na razie są poza zasięgiem naszym do zajęcia. No dobra, klasycznie. Do pełna zregenerujemy, zobaczymy co dalej.
I tu chyba dokończyłem potem to, bo na razie nie potrzebuję bardziej zaawansowanych budynków. To, co potrzebuję, to te, które mamy, jakby, żeby przynosiły więcej dochodu, więc na to będę stawiał. Trochę do technologii, czemu nie? Dobra. A chyba w tym gorze nic nie wyburzyłem, no ale mniejsza z tym. Tutaj póki co cisza, spokój. Ci się widzę, wycofują. Tamtym trochę ruchu brakuje. No tutaj dobrze, że Saba jest w stanie wojny z tymi naszymi przeciwnikami, czyli przynajmniej część ich sił powinna być tam związana. I Cypr teraz się wyrwał. A, teraz wszyscy próbują z tej strony szczęścia. Gdzie ten bunt ma być? W partii. Tu naprawdę nam tak dowalili z tym buntem. Może wejdźmy do miasta, chociaż niewiele widzę pomaga. Jakie siła działania wysłannika wroga musiały być, bo... Tak... Minus 26 zrobił. Co za paździoch, no. No nic, będzie gdzieś bunt. Tam. Tu jednak decyduje się na kolejną flotę, bo za dużo ich się pojawia. Nie, nie armię, tylko w ten sposób. Żaden nie jest zbyt przydatny. Czy obaj są, wszyscy są nieźli, tylko... Dobra, weźmy jego. Niech ma flotę. Jakkolwiek to drogie, no to trzeba to zrobić. Ta flota niech tu sobie stoi. Powiedzmy tu, zobaczymy, jak to się ułoży. Tym bardziej, że tą byśmy mogli ruszyć wtedy, a tą na pełnym ruchu podpłynąć i ich dobić, więc to też by było sukcesem. Okej. Teraz ta armia. Straty się porobiły. To może stańmy na razie nad granicą, doróbmy sobie dwie piechotki i potem pójdziemy na tą... A nie, wyburzyłem wszystko tu. Dobrze. To mi się podoba. To kolejny też region będzie typowo rolniczy. Nie będę tu kombinował. I teraz bym chętnie tych skasował. Czyli najpierw ich spróbujemy ponownie sabotować. Pięknie. Teraz ty podejdziesz tu. No. I ty ich powinieneś dobić. No dwie armie. Powinniśmy to załatwić. Tak też się stało. No i elegancko. Czy tam są pustynie, to mi się średnio chce leć, powiem szczerze. Cofnijmy się tu i weźmiemy sobie piechociarzy nowych. Pięknie. A może nawet nie będzie tak źle z tymi buntami, tu się troszkę uspokaja. Tu jesteśmy na plusie, to tak ostro. Tu,
No tu jest problem, a to mówię, przez działania wrogich wysłanników po prostu. Jak z tymi frakcjami. Dobra, zróbmy w ten sposób. I teraz obie są zadowolone, czyli możemy na razie to wyłączyć, to wyłączyć i damy bonusy dla Kaukazu i tego, to jest duża prowincja, chociaż mam wrażenie, że partia ją przegoni z czasem, ale na razie niech będzie w ten sposób. Tu, kurde, skoro wszystkie pieniądze wydam, ale dobra. Co najbardziej się opłaca rozwijać tam, gdzie mamy włączone te dodatkowe bonusy jednak. I oczywiście koszt. Ile jeszcze? Naprawdę mnie korci, żeby to olać, że nie mogę jeszcze. A nie, no już 3 tury to poczekam. To nie jest jakoś dużo, bo mówię, to od razu Persepolis i od razu tutaj te miasta, te dwie armie muszą tu ogarnąć. Nawet. Powinny bez problemu. Oj, chyba widziałem Rzymian. Egipcjanin przylazł naokoło świata, nie wiem. Co ta Baktria kombinuje? Czyli w ogóle tak dużo kombinują, mało robią, szczerze powiedziawszy. Tutaj gdzieś się przy granicy próbują przekraść. No niestety, w partii bunt jest nie do ogarnięcia, działamy zarazem. A, u tych dziadów super. To mi nie przeszkadza akurat. No i teraz pozostaje kwestia tej floty. Gdzie ona może dopłynąć? Praktycznie nigdzie. Z jednej strony praktycznie nigdzie, ale z drugiej, jak nastawimy w spokoju, to będzie problemem. A jak ta armia wygląda nasza? Prawie chyba pełna już. Tak. Mógłbym ją na wszelki wypadek, jakby im strzeliło do głowy, zająć to. Bo tu nie dopłyną za Chiny Ludowe. Czyli my sobie podejdziemy tu. Tu teraz troszkę chamską akcję im zrobię. Czyli podpłynę do nich. Ja niestety uciekli. Teraz mała execution. Mała execution. Najpierw tą bandę. I powinniśmy być w stanie też tą drugą jeszcze rozwalić. Tak jest. No oczywiście ta flota przestała istnieć, no ale to ona i tak jest świeżynką. Chodziło o to, żeby zrobić tutaj troszkę porządków. Tak, z ciekawości sprawdzę, czy po tym zmądrzeliście może i zawrzecie pokój, bo oczywiście, że nie. Reszt nawet nie pytam, bo to no point. No dobra, ta armia wygląda jak wygląda. Czy ta dopłynie do domu? Nie dopłynie.
czyli po prostu musimy dowerbować, no ile się da, no to nic więcej na tym nie poradzimy. Chociaż wie co, nie, jeszcze chyba inaczej, chyba to w ogóle rozwiążę, bo ona tu jest zbyt narażona na to, żeby zaraz ktoś ich skrzywdził, a tu... No, to chyba niewielką dla nas wartość tak naprawdę, więc to idzie do domciu, a to płynie tam, czyli zabezpieczy ten port w następnej turze. I co to jest? No nie, to jest tu nam nieprzydatne, to nam się przyda. Tu jest jakiś generał i trochę resztówek. No niestety ucieka w głąb pustyni, a ja tam nie chcę za nimi leść. Nie ma takiej opcji. Czyli ty sobie ustawisz się tu. Ty w sumie też tu, będziemy chcieli z marszu od razu załatwić to, jak tylko będzie możliwość. Tak. Tu dajmy... To, bo to nie daje niezadowolenia, więc możemy sobie to bez problemu ogarnąć. I w sumie jego już wyśle do następnej prowincji, bo tam już mi się zdaje, że zrobił swoje z zmianą kultury. Tak, to już się kultura ogarnęła. No i tu jest nieuchronny bunt, to nie poradzimy. Nawet chyba bym... Przystawmy się może tu, bo coś mi się zdaje, że gdzieś tam bardziej na tyłach się zbuntują, niż tutaj w tym pierwszym z brzegu mieście. I dziabnijmy. No oczywiście to zaliczyliśmy wtargnięcie, ale trudno. I kolejny region. Czyli dwie tury. Bardzo dobrze. Saba ma szansę rozwalić tamtych dupków. A splądruje, co mi tam. Zawsze troszkę gotóweczki. Do wyburzenia, do wyburzenia, do wyburzenia. No, ci się nawet nieźle zregenerowali. No szkoda, że Saba nie chce z nami jakoś sojuszu czy czegoś, gdzie oni tu są, tu. Jest naprawdę lubią. A jakbym im rzucił trochę kasiwa? No nie wiem, nie rozumiem tego, bo... dużo by chcieli kasiwa po prostu. A nie trochę. No dobra. No dobra, w tą turę sobie pozwolimy na marnowanie pieniędzy, chociaż... No mamy umowę handlową na razie tylko z nimi, a nie, i ze Spartą jeszcze, dobrze. Znaczy to jest czasem w sumie zwróci, więc niech będzie, ale nie przejdzie nawet za wszystko, co mamy. Czyli musimy się przyczaić. No, miałem rację, że Kaukaz poleci na pierwsze miejsce. Teraz dobrze też widzę, z żarciem stoimy. Czyli tu w miarę mogę tak się poczuć bezkarnie, marnując pieniądze. Na to... Co by tu zbudować? To przebudowa? Nie, nie stać nas. W sumie tutaj, gdybyśmy dali to, to może być nawet najgorszy bonus, bo to zadziała na wszystko, co tu mamy w okolicy. Gdzie to jest? To jest tu w ogóle jak tu z kulturą? Kipską. Dalej rośnie, więc nie będę rozpaczał. Bardziej, że ma dopiero na niskim poziomie te budynki, więc to się jeszcze poprawi.
coś jeszcze chciałem. No tu mógłbym w sumie splądrować to miasto. I w sumie to zrobimy. Zawsze 2000, to niby niedużo, ale zawsze no, przyda się tam ujął. I wracamy na własne podwórko. Jak się nie możesz schować, to wejdź do miasta. No to byle, ło, czwóreczka, drogi biznes. To też drogie. Wszystko drogie. Pieniądz się zepsił, coraz mniej warty. Dobra, więcej expa. Nie, tu na razie poczekajmy, bo to mógłbym w sumie atakować zaraz. Ale poczekajmy chwilę. No, ciekawe. Zranią, czy coś zrobią? Chyba nic się nie udało, na szczęście. Wow. Taka pojedyncza armia, gorzej jak weźmie gdzieś najemników, bo takie czasem mi zdarza, że niby już nic nie mają, wezmą najemników i coś zdobędą. No, dobrze byłoby ta gercha padła, bo byśmy się pozbyli jednego wroga. A mam nadzieję, że teraz zablokują im port, czy ich zagłodzą wtedy, bo... No, miasto portowe się ciężko głodzi. Czyli tu weźmy któregoś z naszych oczywiście. W Zadrakarcie łąd. I technologia. No dobra, czyli ty lecisz tu. W następnej turze się pozbędziemy buntowników. I tu dokończymy w ten sposób. Okej. Okay. Znowu rzut oka na nasze tu stronnictwa. Ło, wszyscy są szczęśliwi. Jakieś małżeństwa już. Więc tak, to mogę zrobić. A jeszcze nie może małżeństwa być. Weźmy to. Nawet skorzystajmy z tego, że jest tak fajnie teraz, jeżeli chodzi o zadowolenie, że podbijmy to może na maksa, przecież... Ale stanie w sumie. Nie zaboli nas, dobra. No, oby nasze kolejne pokolenie gdzieś nie pomarło nam w wojnach. Teraz tak, ty sobie popłyniesz tu. W sumie mógłbym to skasować, używając w sumie, to może nie być głupi pomysł. I bye bye. No, to było dobre posunięcie, uważam. Ta flota nawet się tu nieźle regeneruje w tym miejscu. A ty oczywiście idziesz sobie tu. I powiedzmy coś tam zwerbujmy, żeby się szybciej regenerowali. Czemu nie? I tu... Który to był ten dowódca floty? Chyba on. No tu się troszkę nabawimy, zanim stworzymy przyzwoitą flotę.
z B, którą powinna być jeszcze jedna tura. A nie, w teorii mogę już ich zaatakować. I to korci nawet. Chociaż... ta armia tutaj jest... niech ona tutaj się dalej choruje. Ślicznie. Czyli chyba ruszamy, nie ma co dalej zwlekać. I tak nikt nowy do tej wojny nie dołączy, bo to i wszyscy sojusznicy już dawno nam wojnę wypowiedzieli. Nie wiem co tu zrobić, bo korci mnie, żeby za tym gnojem polecieć, bo mam złe przeczucia. Chociaż chyba nie, chyba będzie chciał się wycofać. Miejmy nadzieję, że mam rację, że się wycofa. O, ładna kasa. I level upik. No dobra, może tak to wyglądać. W sumie to. Tak. No, będziemy mieli bunt w przyszłej turze, że też wszystko tu wyburzę od razu. A ta armia, no niech po prostu podejdzie gdzieś tu. I też bardzo dobrze. Ani możemy się trochę poćwiczyć, bo on jest dosyć słaby. A czy są jacyś nowi tutaj dobrzy? Bez zmian. Gdzie drugiego? Mógłbym wziąć tego, co ma bonusy do sukcesu. To musimy teraz w miarę szybko zająć. No i tu trzeba uważać, bo tu jest... no, potężna armia. Przyczaj się. No, tu chyba jest C. A co tam, raz się żyje. Też mówię, w tych mniejszych miastach byśmy masę rzeczy za to postawili. Czasami ciężko powiedzieć, to się bardziej nawet nie opłaca jednak, no ale... ło, ile level upów. No to go! O, zapomniałem o nim. Ale w sumie on tak tutaj robi swoje, czyli podnosi jakby tempo rozwoju naszej kultury, tak bym to nazwał. Rozwoju, no. Pojawiania się w tej prowincji. O, to będzie bardziej dokładne określenie. Oczywiście buncik.
Odmów mu chyba jedną turę, pozwolę istnieć, nie będę się tutaj wyrywał, żeby go zniszczyć jeszcze. Pięknie. To mi się podoba. Fajnie, bo jakby tam zajęli cały Półwysep Arabski, wtedy mielibyśmy spokój. I może by się udało nawet sojusz z nimi zawrzeć, na przykład przeciwko Egiptowi na przyszłość. No bo tu mamy podstawy do jakby wspólnych celów. Ja to przegonię, bo liczę, że ta armia będzie w stanie dojść do miasta. Teraz się przekonamy, czy miałem rację. Kurde, no. Bo nie chciałem. Nie zdążę, bo się, troszkę się obawiam, że te dziady by to zajęły z marszu, ale na szczęście tak się nie stanie. Czyli ty się przesuń, tu się nie wiem, jak wygląda chowanie się na pustyni, ale spróbujesz to zrobić. Ty tu sieć. I teraz pytanie, czy chcemy się gdzieś tu przebijać, bo na pewno to się podbić ich. Tak jest. A tu warto byłoby się rozejrzeć, okej, oni są już, i ci tu jeszcze przyszli, czyli będzie, no właśnie, dołączą. To nie, tu nie będę tego atakował, poczekam. Nawet może tych schowam, jako... Tak, a ty pójdziesz tu. I naszą starą metodą. O. Dobra. Ta armia pomoże. A właśnie, kurde. Może poczekajmy, na spokojnie. Jednak takie szalanie, wyrywanie się do przodu może nam dać więcej problemów niż pożytku. No, niestety się nie udało. Mocna flota. No, ale zaraz ją załatwimy. Tu sieć na Dubsku i się dalej rekrutuj. A tu w dwie armie spróbujemy to załatwić. Szkoda, że go nie zblokowałem, na pewno odskoczy. A nie. Przyjął bitwę i bardzo dobrze. Czyli dla niego nie, dla nas. Dzięki temu, że mamy tyle wojen, to ci wszyscy nasi są naprawdę przyzwoicie doświadczeni. Mamy takich jednostek zadziadziałych. Dobra, bo tu robiliśmy wyburzanie ostatnio. Gdzie to było? Tak. Czyli na pewno to do upgrade'u. A to klasyka, nie ma co kombinować, mniej więcej już wszędzie robię ten sam układ.
No i tu bym chciał dalsze poprawę stosunków. Nie chcą handlu, a nic nie chcą od nas. Czyli obawiam się, że to problem jest z kulturą naszą. Mogę im gifty dawać, ale to też jest trochę takie... Chociaż z drugiej strony futrowanie ich nie jest do końca aż takie złe. Powiedzmy. I coś to pomaga? Nic. A dołączyliby przeciwko, powiedzmy, Egiptowi. Nie. No, może później, jak się rozprawią już. Czy rozprawią? My się rozprawimy, oni nam troszkę pomogą. Z Nabateą. No tutaj to by każde pieniądze poszły. Taka prawda. Więc może trochę postawmy na te małe miasteczka, żeby je tak podpicować. Mówię, nigdy nie jest tak, że za dużo żywności. Zrobić to, no, takich masę takich inwestycji, ale zawsze kroczek po kroczku coś tam to da. Tarczy, dobra. 15 tysięcy mamy naturę. Wszędzie wzrasta zadowolenie, to też jest dobre. Być może niedługo troszkę podniosę na jakiś czas podatki, jakby była taka konieczność. Nowa ekipa się pojawiła. Niezbyt zadowolona. Oczywiście zróbmy tak. Nienawiść, patriotyzm, słabość do barbarzyńców, to nie jest najlepsza cecha. Najlepiej jak jest militarysta, bo jednak na bieżąco na tych bitwach coś tam stale nabijamy stosunków. Ale to jest ok, więc z tym nie będzie problemu przez jakiś czas. I ktoś awansował. Bardzo dobrze. Chyba tam armię nie ruszaliśmy dokładnie. O, nawet mamy braki jednego kawalerzysty. Czyli powinniśmy tu wyruszyć i poplądrować, albo nawet zająć. Cwaniaczki, wiecie, że nie dacie rady długo pożyć. Dobrze, wiecie, co was czeka. Co on robi? Naprawdę. No, i jakiś cypryjski paździoch. Ale naprawdę, no, wreszcie to idzie w lepszym kierunku wszystko. Więc teraz po kolei. Ty sobie idziesz tu. O, chyba ta flota dołączy i zrobi problem. To nie będzie łatwe. No nic. Skasujmy tych. Ready for battle.
Co to jest, że te wszystkie armie sobie nie radzą? Co to jest za flota? Taka... wydaje się zwyczajna. Dziwne to. Znaczy... nie, te straty... co tu jest? Może jeszcze coś jest w zasięgu, czego ja nie widzę. A, okej. Okay. Tu gdzieś jest jeszcze jedna armia, której nie widzę. No dobra, to troszkę zmienia postać rzeczy. Czyli bądźmy pewni, że to wygrałem bez jakiegoś ryzyka. Elegancko. No i ta flota też już jest taka niezbyt groźna. O. I to nam da ładne bonusy do jedzonka. Kto daje do upraw. Dobra, czyli tu będziemy się opierać na uprawach i na handlu też, bo tu jest tam na górze budynek handlowy. Tu już wiele nie działam na razie. My te wszystkie armie się tak dosyć ostro przetrzebiły, no ale na to nie poradzę. I zobaczmy, co się tu dzieje. Na razie nic. Tu wezmę generała, tak w następnej turze wezmę jakichś najemników i to skończę, bo nie chcę się z nimi więcej bawić. Tu sobie poczekam, bo nie wiem, gdzie jest ta armia na Batei, co tu była, więc zrobimy to na spokojnie, bez jakiegoś szaleństwa. Ty się schowaj. To też jest ta flota. Kurde, już zregenerowała? Hamstwo, no. No nic, na razie się cofniemy tam. A tu lecimy dalej. No dobra, to zmaksujmy już tutaj wszystko, co możemy w tym regionie, jak już tak się w to bawimy. I w sumie to jest, to 10% da do wszystkich budynków rolniczych, a tych rolniczych to mamy dużo. I może rzut oka, co tu byśmy mogli pokombinować. Nic, będziemy mieli bunt. No dobra. Życie. No a tu on całkiem nieźle z naszą kulturą idzie. No, mówię, partia goni, chociaż... no tu zresztą wszystko zbudowaliśmy, to też troszkę nie ma tak patrzeć, bo tu gdybyśmy mieli komplet budynków, też byłyby wyższe dochody. Rzym tu jest mocny, ale korci mnie, żeby zrobić po prostu wypad i poplądrować. W końcu jesteśmy barbarzyńcami. Trzeba mnie plądrować sąsiadów. Zwłaszcza bogatych. Dobra, też niech się schowa. O, nie przejdzie. No tu się stale poprawiają stosunki, więc... troszkę nie rozumiem tego. Tu jest jakaś frakcja, której w ogóle nie znam. Najpierw bo mówię, jakby oni stąd poszli to zająć, bo... no, mój cel jest zająć Mezopotamię. Nie wiem, co zrobić z Syrią, zobaczymy. Tu jest... wszyscy wrogowie przemieszani. Bo nie chciałbym musieć tu wszędzie leść, od Cyrenaika też nas nienawidzi. A, bo to jest pod Egiptem. Po prostu kolejne kraje tutaj są... przejmowane przez Egipt, niestety.
No ci ledwo ciągną w ogóle. No, Baxia to jakąś armię zebrała. No to jest inny układ sił już. To już nie jest tak, że oni razem w sumie są nam równi. A jak zaczynaliśmy tą wojnę, to praktycznie każdy z naszych trzech głównych przeciwników, czyli Baktria, Nabatea i Egipt, były nam równe. W sumie Galacja też, nawet cztery. A teraz to może wszyscy razem. Bo nam Rzym doszedł. Mógł skasować tą dziadowską flotę. Już nie będę narzekał. Może ten skasuje. Nie dopłynął. Więc co teraz? Teraz... Jak to wygląda? Nawet nie najgorzej. Wszyscy trochę przetrzebieni, ale głównie ta piechota się przetrzebiła, tak szczerze mówiąc. Czyli cofniemy się tutaj. Ty możesz w sumie podejść tam. I ty tutaj, o. Bo tu nie możemy, tak jest. Musi się to wszystko upgrade'nąć. A ty w sumie idziesz w kierunku frontu, bo będziesz potrzebny. Gdzie reszta agentury? Tu to mnie korci sprawdzi, co się dzieje w Seleuki. Nic. To ją posabotujemy. Pięknie. No tu tego paździocha nie dorwa, ale spróbujemy się schować. Może wpadnie na nas. Nie, bo ja duży ruch zrobiłem. No nie będę go gonił. Takich rzeczy nienawidzę. Dobra, pomóż go tam gdzieś przyblokować może. Tu niech zostanie jak jest. I tu chyba zaryzykuję teraz przejęcie kolejnego miasta. Oczywiście, bo tam nabatejska armia tu jest. Dobra, to nie przejdzie. Tamta armia się nie ruszy, to my tego nie ugryziemy. Czyli wracasz do miasta. No chyba, że stąd ściągnę te wszystkie armie i po prostu przepchniemy to. To też jest opcja. No i tutaj... Na razie sobie przejdźmy poplądrować. O. I w sumie dofinansujmy trochę tą obszar. I tu bym dał, no żeby jednak kultura się zmieniała. Bo muszę więcej tych kulturowych budynków to poupgrade'ować. Tu jest nie najgorzej, chociaż ci są problematyczni. I małżeństwo, jak jest możliwe, potrzebujemy dzieciaki.
chyba wszystko, co powinienem tutaj. O, to za tyle już będzie zwarte i gotowe. A, ten dowódca floty jest szefem nowej frakcji. Barbarzyńcofil. O, jeszcze on nas sprzątnie, a nie my jego, koniec końców, tym się agentem. No, ale już wyraźnie czuć, że no, wahają się, czyli nie ma takiego napierania na nasze terytoria, bardziej na zasadzie jak gdzieś... O, co tu się dziwnie to pokazuje. Jak mają gdzieś armię, no to tak już... Stoją bardziej się gapią niż atakują. Gdzie też zostaje troszkę dziabnięci w plecy przez to królestwo Saby na pewno. Raczej na to się nie zanosiło. Skasujesz ich? Nie, sobie pływasz po prostu. No nie, kolejni. Kolejni cwaniaki płyną. Zdecydowanie cywilne, bo to idziemy w tej chwili. Tak to niewiele zmieni, bo to jest droga technologia jak cholera. Wejdź do miasta. I tu bez różnicy co wezmę. Znaczy wezmę to co daje zadowolenie, czy jeszcze jeden taki budynek. Czy ja bym to zatopił? No, się przekonamy. Nie bardzo. Nie bardzo. A tu jeszcze jest ta flota, no nic. Czyli wracasz tu. A ty się gdzieś tu ustaw. Zobaczymy co te dupki wykombinują. Tu muszę zobaczyć, co na Batejska armia polazła. Bo ona tu jest problemem. W teorii tu nie mam, ale... A jest tu. Ciekawe, tak zacięcie bronią tutaj tych terenów. No dobra, ty idziesz na Seleukię. Tu jest dużo, no tu będzie roboty, a roboty, żeby to wszystko ładnie popodbijać. Ale połączone siły dają radę. Też totalne wyburzanko. Ile już nas lubią? No stale rośnie, ale... O! Róbmy po kolei. No teraz jakby tu poszli, teraz... Hmm,
No a cieszmy się z tego, co mamy. Teraz, czy to by podeszło? Nie, nie podeszłoby tam, gdzie bym chciał. Czy niech idą tu na razie. Tam weźmiemy cztery armie i po prostu ich wdepczemy w ziemię połączonymi siłami, będzie po zawodach. Więc... I ci zginą i Nabatyjczycy zginą. Tu jest Si. A mieliśmy zrobić przegląd, gdzie można świątynię troszkę upgrade'nąć. No, kasa się skończyła. Niewiele żeśmy zdziałali. Tu sobie możemy... palić to. No, Kaukaz. 12, nie. 5 koła zaraz. Tu będzie 4. No i partia goni, tylko no partii na razie nie rozwijam finansowo. A też mamy dużo więcej jedzonka. I ślicznie. A, jeszcze o tej armii zapomniałem, że trzeba tu ubić w końcu draństwo. No i Baktria chyba już sobie zdała sprawę, że tam zebrałem takie siły, że się nie obronią. No, po prostu spierniczają. O, mamy kontrę. Mamy jeszcze jakąś kontrę, nie za dużą, ale... Oczywiście. Zacieśniamy współpracę. Wspólny wróg łączy najbardziej. Jakim sposobem nam się cypryjska armia pojawiła, to nie wiem. Bo to flota, czyli w sensie flota, bo... to armia po prostu przeszła lądem i weszła do morza, nie wiem, jak daleko to. Mam nadzieję, że naturalna śmierć. Znów z tymi klanami problemy. Tak, nasza cesarzowa dokończyła. To mi się podoba. Żowa dokonała żywota, on jest następcą, znaczy mu żonę, żeby już płodził kolejnych następców. Tu jest... Największy problem jest z nimi, szczerze powiedziawszy. To jest jedyna frakcja, która może próbować się buntować, szczerze powiedziawszy. Najgorzej, że... Jest on dosyć stary, to możemy go w sumie awansować. Miejmy nadzieję, że on jakoś nie pożyje strasznie długo. Tutaj nawet... Poczekajcie, czy już... Nie jest źle, minus 8, to będziemy potem pracować. Możemy to zawsze podnieść oddychę, więc... Chcę to wyrównać tak, żeby wszystkie się naraz jakby upgrade'owały. Dobra, idziemy tu, schowam się. I spróbuję go zblokować. Niestety bez skutku. No nic, ty... na stolicę tego drania. I teraz to już egzekucja. I jak zwykle na pieniążki. Pieniążki się zawsze przydają, nie będziemy udawać, że nie. Can I finish my wine?
To prawie bez strat zjedli, szczerze powiedziawszy. Kurde, ta armia nie dojdzie na pełnym ruchu, no. Ta dojdzie na szczęście. Co bym tu chciał? Tak. Już wiem, co tu chcę. Tak, myślę, który kierunek jest cenniejszy, ale chyba... Na razie idziemy tu w górę, przejdziemy to, potem wypowiemy wojnę im, przyjmiemy Armenię i będziemy mieli troszkę wyrównane jeszcze bardziej. Dobra, tak, taki jest plan, może tak nazwijmy to. A co do Saby, no oczywiście pracujemy nad nimi. Greetings, my friend, greetings. I tingle with anticipation of your noble and worthy words. No. Nie, no ale to może się już 90 za stówkę przekroczymy, to może im się troszkę odwidzi. Dorób tych. I tu mieliśmy właśnie świątynie różne pobudować. Się buduje. Pewnie to zderzy nam zasoby żywnościowe, ale mamy ich tyle w tej chwili, że jakoś się tam tym strasznie nie przejmuje. Agenciak. Dobra. Tu na razie nie ruszam niczego. A, o tej armii bym zapomniał. Pytanie, czy warto w ogóle coś tu zajmować? Chyba nie, na razie możemy się skupić chyba na tym, żeby ich plądrować i wkurzać. Jeszcze jeden raz ich splądrujemy, a potem się wycofamy do Domciu. Niewiele zmieniam, bardziej się opłaca mieć dłuższy ruch. A nawet robić obóz. No, mówię, zawsze 3000 piechotą nie chodzi. Pieniądz jest pieniądz. O. Akurat dwa budyneczki do jedzonka. Znaczy, na czwórkę nie możemy, ale to jest tyle do podbicia, że nawet to niewiele zmieni. Zresztą tu możemy to upgrade'ować i też tam tu da sporo bonusów do żywności. Mezopotamia pod tym jest cenna, to jest do rzeczy Tygrysu i Eufratu, żyzne tereny. Będziemy uciekać! Będziemy uciekać, misiaczki. No nie, no nie. Chyba, że tymczasowy pokój. Zajmę im gazakę. To też jest do rozważenia, oj, ten się... Wystraszył. On ten tu biega jak idiota. Próbuje gdzieś, nie wiem co chce w ogóle zrobić. No w sumie tam 10 tur nas nie boli poczekać. Mamy inne rzeczy do zajmowania, innych wrogów, więc...
Myślę, że synkretyzm jest najbezpieczniejszy, nie powoduje jakichś konfliktów, a jednocześnie... Armenia. Zabezpiecza przed tym, żeby się nie pleniły inne religie. Więc, czy ja to mogę zająć? Zaraz się przekonamy. Oczywiście. Tylko tutaj na baterię jest w cholerę. I teraz zobaczmy, czy oni by się nie zgodzili na pokój. Zgodziliby się. Jeszcze może jakąś kasę by nam odpalili. Ale się muszą nas bać. Nie, tyle nam nie dadzą. No, 4,5 też się nie obrażę. O. Czy on tą armię wycofa stąd, zakładam, a my się rozprawimy tu z resztą draństwa. Zaczynając od tego. W sumie chyba taniej wychodzi, żeby to przebudowywać, niż wyburzać. Dobra, ty idziesz tu. Przetrwał. Niestety, jak traci generała, to odzyskuje zdolność ruchu mimo, że w teorii jest wykorzystany. Dawno bitwy nie mieliśmy, no ale nie ma potrzeby. Na razie sobie chcę, żeby trochę ta kampania poszła do przodu, bo przez te bitwy to mieliśmy tak, że w jednym odcinku jedną turę prawie że robiliśmy, bo trzeba było wszystko i wszystkich bić ręcznie, więc... W sumie jak teraz jest okazja, to robić bardziej na auto i nie ma z tym problemu, to może czemu tego nie robić? Chociaż... Nie wiem. No tu jeszcze jest kolejna armia. I też ją musimy załatwić. Bo też jak najszybciej Armenii się pozbyć jako przeciwnika. Bye bye. Tak, i co to? Tu sobie poczekam na razie, zobaczymy jaki będzie ich kolejny ruch, zanim ruszę naprzód. To pewnie by się ze mną od razu dogadali dokładnie. Ok,
każde pieniądze pochłonęło. Ja nie wiem, ile tu dziesiątków tysięcy by trzeba było mieć dochodu. 100 tysięcy na turę, żeby nie mieć problemów. Czy ja tu... Chyba kasy nie mam. No dobra, nie mam kasy tu. Nie, oni są niezadowoleni tak sami z siebie, może sprawią, to się robi problem. O nie. To naprawdę źle wygląda, bo będzie to ciężko ogarnąć. Gdzie jest ich terytorium? Klan Złotej Bestii, tu. Czyli nie mamy na razie wyboru, to trzeba wyłączyć. I tu. W ten sposób, bo tego nie utrzymamy inaczej. Tu się zrobi problem. W sumie, dobra, jak tak już przerwałem tam budowę, to... Tak. No i tu oczywiście musimy uciekać, gdzie pieprz rośnie. Ci Rzymianie nas zjedzą na deser. Bez zakąski. Nawet może jeszcze dalej, jak najszybciej, panna, uciekaj. A, tu próbuję to dopaść. Dobra, weźmy jakiegoś najemnika i skasujmy to. Zawsze troszkę pomoże, będzie mniej wrogich armii na naszym terytorium. Wszyscy zadowoleni, a ten jeden ćwok jest niezadowolony. No dobra, już jest 1% szansy, tam jak zmienimy, to będzie to w granicach kontroli. Oczywiście. I niższe koszty. W sumie jeszcze tu sobie rzucę okiem, coś się dzieje. Niewiele, czyli okazja do splądrowania. Nie lubimy plądrować. Zawsze coś. Nic wielkiego, ale zawsze coś. No i to doświadczenie. No dobra. W sumie, albo jeszcze jedną turę zróbmy. Długie te odcinki mi wychodzą, ale lubię tą kampanię. Naprawdę, głównie przez to naprawdę była wyzwaniem. To nie było tak, że cokolwiek się działo z marszu. Na wszystko trzeba było zapracować. Czyli Baktria nas pewno prędzej czy później zdradzi i będziemy mieli wojnę. Jak nie, to tamte 10-15 tur my ich zaatakujemy. Cofnęli się do Armawiru. No tutaj niestety mają dość dużą przewagę w tej okolicy.
ci co, w ogóle nie kombinują. Bo maskat jest po naszej stronie, w teorii przynajmniej. Gdzie zaraza? To może być problem. Bo ją rozniesiemy zaraz po okolicy. Tak, nasz następnym celem musi być oczywiście dobicie tego miasta. Czyli tu. W ten sposób. Ta armia tu musi stać bez ruchu, bo nie chce mieć buntu. Buntu. Nie chcę mieć zarazy, sorry. Tak. Miałem kończyć oczywiście. Idzie mi to jak zawsze powoli. Ciekawe, gdzie ten idiota poleci, no ale trudno. Ty. Tu, czy ja tu dojdę do następnego miasta? Nie dojdę, czyli nad granicę. Dobra. Ty powinieneś być teraz w stanie zdobyć to obite miasto. Tak jest. No niestety straty są. Tak. Czyli w następnym odcinku spróbujemy dokończyć to, dokończyć Armenię i zobaczymy gdzie dalej, czy na Syrię, czy do Azji Mniejszej, to jedno z dwóch. No ale dobra, kończyłem, bo tego nigdy nie skończę. Pozdrawiam i do zobaczenia.